witam i tam wszystkich. Oczywiście Wiedźmin, czyli Dziki Gon, przypiera z tej strony. Idziemy na spotkanie z Yennefer i Lożą Czarodziejów. Także zobaczmy, co się będzie działo. Zjedzmy coś. Zoltan oczywiście zatroskany. Do góry, jeszcze do góry. Ciri jest, spoko. Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. Widzę, że nie tracą czasu. Nie podoba mi się to. Mi też nie. Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Pójdę z tobą oczywiście. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy, to nie jedna. Chodź, miejmy to za sobą. No i słucham, o co chodzi? Chciałyście ze mną rozmawiać? Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje, albo wychodzimy oboje. Niech zostanie, Phil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. Dobrze, o ile nie będzie się wtrącał. Zamieniam się słów. Traktuj mnie jak dekorację. Zapewne pamiętasz, że Loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas, ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Czekaj, dlaczego? Teraz zamierzamy odbudować Lożę i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Ubolewamy, że nasza droga Keira nie będzie mogła uczestniczyć w tym dziele, ale okoliczności nie pozwalają na długą żałobę. Więc jaka jest twoja decyzja? Dołączysz do nas? Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem, a my źle oceniłyśmy sytuację. Teraz proponujemy ci partnerstwo. Dajmy dwójeczkę. Loża Czarodziejek została wyjęta spod prawa niemal na całym kontynencie. Przyłączenie się do niej oznacza prześladowanie i ciągłe ukrywanie się. Królowie umierają, królestwa upadają, a magia trwa. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy. I dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Gdy tylko nauczymy cię kontrolować moc... Od tego mam Avalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? Dajmy trójeczkę. Nie ufam ani jemu, ani wam. Ale to nie ja się tu liczę. To Ciri decyduje. Wiedzący zawsze mają ukryte cele. Nigdy nie robią niczego bezinteresownie. Dokładnie. Jesteś narzędziem w jego rękach. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę. Ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I w przeciwieństwie do Avalacha możemy to obiecać. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś i porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Jeśli to wszystko, to... Musimy ruszać na Skellige i znaleźć słoneczny kamień. Avalach czeka w porcie.
Oho. Jest Yennefer. Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. Okej. Czać mi się chce. Ciemność widzę. Dobra. Dążajmy teraz tutaj do Avalaha, oczywiście. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Zapiszmy. Tak w ogóle wiecie, naprawdę fabuła. Ja nie wiem jak oni to robią, wiecie. Zadania poboczne zajebiste. Zadania główne zajebiste. I jeszcze do tego zadania wiedźmińskie, poszukiwania. Rozpierdol, naprawdę. Ktoś siedział i miał głowę na karku, można powiedzieć. I nie chcę kończyć tej gry, naprawdę. Jest jeszcze wiele godzin przed nami. Uwierzcie mi, naprawdę trochę już gram w tą grę. A chcę zobaczyć, jak wyglądała jedynka, dwójka. Grałem w to kiedyś. Ciężko u mnie z pamięcią, natomiast chcę je powtórzyć. Oczywiście nagrać dla was. Okay. Jeśli pomożecie obronić Ciri przed dzikim gonem, cesarz obejmie was amnestią. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Możecie. A co z Fringillą? Właśnie nie wiem. Muszę to wyjaśnić. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. Dobrze usłyszałem? Namówiłaś cesarza, żeby darował im winy? Jeśli tylko pomogą nam obronić Ciri. Trochę mi się nie chce wierzyć, że przystał na taki układ. Jak nie chcesz, to nie wiesz. To twój problem. O co chodziło z Fringillą? Triss mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że siedzi skutat wimerytem w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. Rozumiem, że cesarz zapomniał ci o tym wspomnieć. Nie podoba mi się to. Nie tak się umawialiśmy. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Chodź, wszyscy już na nas czekają. Hej! Wybaczcie. Nudno, kurwa. Geralt? Myślisz czasem o przeszłości, o tym, jak byłaś w gonie? Czasami. Dziwi mnie, że przeżyliśmy. Eredin zwykle nie zostawia świadków. Właściwie nie zostawił. Kiedy uciekłem, straciłem pamięć. Ta twoja słynna amnezja. Ty jej nie miałaś? Tylko przez jakiś czas. Kiedy trafiłam w ręce cesarskich czarodziejów, szybko odzyskałam wspomnienia. Dajmy czwóreczkę. Czemu mnie nie szukałaś?
jak już odzyskałaś pamięć i wolność. Założyłam, że szybko dojdziesz do siebie i to ty mnie znajdziesz. Miałaś do dyspozycji czarodziejów, a ja byłem całkiem sam. No, nie tak znowu całkiem. Poza tym wiedziałam, że musiałeś uciec, bo Eredin nigdy by cię nie wypuścił. Mnie wymazał pamięć, ale było całkiem możliwe, że tobie nie zdążył. Dochodzą też wiedźmińskie mutacje. Liczyłam, że zapobiegną większym uszkodzeniom. Jak to się stało, że z zakładniczki cesarza stała się jego sojuszniczką? Któregoś dnia drzwi do mojej celi otworzyły się. Zamiast tego oficera, co zawsze, stał w nich sam cesarz. Obiecał, że zwróci mi wolność, a cesarski skarbiec będzie dla mnie otwarty, jeśli spełnię jego prośbę. Wtedy powiedział ci o Ciri, a ty przyjęłaś propozycję. Dlaczego? Wspólny cel skłania do niecodziennych sojuszy. Wiedziałam, że muszę znaleźć Ciri, nim zrobi to Eredin. A jeśli jakikolwiek człowiek miał siłę i środki, żeby mi pomóc, to tylko cesarz. Poza tym, mimo wszystko to jej ojciec. Wujeczka. Czego właściwie Eredin od ciebie chciał? Tego samego, co od ciebie. Nie pamiętasz? Z pobytu tam ciągle prawie nic. Byliśmy przynętą, Geralt, oboje. Eredin liczył, że Ciri prędzej czy później po nas przyjdzie, a wtedy on ją dopadnie. Na szczęście nie dała się podejść. Kiedy byłaś w gonie, mam nadzieję, że nie zrobili ci krzywdy. Nawet jeśli, to nie pamiętam. Cały ten okres to teraz tylko jakieś majaki. Krew i pożoga, szaleńcza pogoń przez różne światy. Wszystko jak przez mgłę. Ale pamiętam, jak po mnie przyszedłeś. Jak wymieniłeś swoje życie za moje. Nie zdążyłam ci wtedy podziękować. Zrobiłabyś dla mnie to samo. Twoja pewność jest rozczulająca. Nie powiedziałeś mi, jak się stamtąd wydostałeś. Sam chciałbym to wiedzieć. Czasem przypomina mi się, jak mknę przed siebie, a wokół są czerwoni jeźdźcy. Następne, co pamiętam, to las u stóp Kermoren. Nic więcej. Ciekawe. Zastanawiam się jeszcze... Nad czym? Dzięki, do zobaczenia. A tu jest. Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy? Każ podnosić kotwicę. Płyniemy dalej. Zobaczmy, co będzie. Pytanie, gdzie wylądujemy? Mi się wydaje właśnie, że na Skellige. Tylko w którym miejscu? Okej, dobra wskazówka. Ja rozumiem, że to wczytanie jest takie długie. Ale pomału do celu, prawda? Można tak powiedzieć. No proszę. O proszę.
No to już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość Emhyrfar Emrys. Jak to chce podbić Skellige? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Są też dobre strony tego wszystkiego. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gonem. I właśnie znaleźliśmy Frimbille Vigo. I pytanie. Co dalej? Magiczny znaczek. Prawym dolnym rogu. Wczytywanie. Co dalej? No. Pośpieszmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na Skellige. Musimy też ściągnąć tu Frimbille Vigo. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty Enel. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dillian z białych okrętów? Niekoniecznie, wiesz? Bardziej mnie interesuje, czy będziemy w stanie użyć kamienia słonecznego. Wy? Nie. Ja? Owszem. Przy niewielkiej pomocy czarodziejek. Z których część dalej żyga pod pokładem, a jedna jest nieuchwytna. Skąd wiadomo, że kamień jest na Skellige? Z legend, elfi. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły białe okręty. Czyli na której z dziesiątek tutejszych wysp. No to świetnie. Pomówię z myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary Kracha. Możecie mnie teleportować na okręt Emhyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Wiedzą, że tu jesteśmy? Czarodziejem Hyra? Oczywiście. Gdyby sprawa z Frimbillą była załatwiona, mogliby nam ją tu po prostu wysłać na małej łódce. Ale nie jest załatwiona. Cesarz obiecał zapewnić loży bezpieczeństwo, ale... Frimbilla jest jego poddaną i formalnie dalej ciąży na niej wyrok śmierci za zdradę. Będziesz musiał sam się przekonać, jakie Emhyr ma względem jej plany. Kiedy już znajdziemy sposób, żeby cię przerzucić na... Okej. Okay. Sam się dostanę na okręt cesarza. Wpław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą cię jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą, będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Okej. Okay. Ruszam. Powodzenia. Zadanie poboczne? Nie. A później?
Nie skreślaj swojego ojca tylko dlatego, że jest najbogatszy i najbardziej wpływowy. Okej. Nie odcięci już dupę posmarowali? Co, bohaterze? O! Czy jest to może jakiś znak? Jest. Przenieśmy się. Rozpogadza się. Spoko. No, pójmy. Nocą będzie łatwiej przekraść się na okręt. Strzelać! Czekajcie, jestem... Zarazo. Dobra, medytujemy. Czy uda nam się? Czy uda? Jak byłem małym chłopakiem, rodzice zabrali mnie kiedyś na skierę. Nie strzelać! To Wiedźmin! Rozkaz cesarza! Nie strzelać! Jak to wejść, kurwa?
No. Użyjmy tego. I co dalej? Wiedźmin. Co za przemiła niespodzianka. Dziękuję za ciepłe powitanie, Wasza Wysokość. Byłoby inne, gdybyś przyprowadził moją córkę. Gdzie ona jest? Zerikani. Chciała złapać trochę słońca. Nie słynę z poczucia humoru, Geralt, ani cierpliwości. Jesteś bezczelny, bo sądzisz, że nie zrobię ci teraz krzywdy. I masz rację. Tyle, że to się zmieni. Nie zawsze będziesz potrzebny i nietykalny. Ale dość o tym. Nie uprzedzajmy wydarzeń. Czego chcesz? Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringilla Vigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimerytu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla, długo się nie widzieliśmy. Reszta czarodziejek jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Ach, żygam już łodziami. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. Okej, spoko. I zawsze Geralt wkurwiony. Teleporty. Czytuj. Patrzcie, co przyniósł kot. Fringilla Vigo. Filipa, jak miło cię widzieć. No, dość z tego. Masz chwilę? Jasne. Bywaj. Muszę lecieć. Dobra, potem pogadamy. Tak, Geralt? Dobrze wyglądasz. Jak na więźnia Emhyra? To chcesz powiedzieć? Zaskakująco łagodnie cię potraktował. Żadnych przesłuchań, tortu? Czy może powiedziałaś mu wszystko, co chciał wiedzieć? Gdybym powiedziała mu wszystko, czemu miałby trzymać... Zresztą nie rozmawiajmy o tym. Moje sprawy od pewnego czasu już cię nie dotyczą. Dobrze wyglądasz. Jak na więźnia Emhyra. Aha. Gdybym... Sam. Zresztą nie rozmawia... Bywaj. Dobra. To by było wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Pozdrawiam. Cześć.